A więc witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kuszak, a to jest kolejny odcinek z Eurotrack Simulator 2. Tak jak obiecałem, w tym odcinku kupimy naszą własną nową ciężarówkę. A więc idziemy do jakiegoś dealera. Na razie mamy tylko znacznego niewaga. Zobaczymy. Tak, chcę. Ciekawe, co nam zaoferuje. Ja chcę tą pomarańczową na końcu tego highwaya. Stralis. W podłozie 4 to by na Deep Space 310. Ja to ma 310 koni. Ojej, się to malutko. O, dobra, szokiem, nie można, trzeba to nacisnąć. Od poziomu 10. Ten już od 12, wow. Od 16 to dopiero będzie można. Czyli tak wymienimy naszą ciężarówkę na highwaya, bo nam się bardziej podoba. Ale przed tym weźmiemy kredyt na ciężarówkę, to też za dużo. Tak, jeszcze 92 tysiące. Dobra. To tam kupimy, tylko najpierw musimy wziąć kredyt. Idziemy do banku. 100 tysięcy, tak. No i teraz możemy kupić naszą ciężarówkę. O, to. Musimy coś pozmieniać. Nie. Nie bawimy się z tymi bajerami. Tak. I co? Zakup. Tak, wam gratuluję. Dziękuję. Jest. A to nasza nowa ciężarówka. I w jako Stralis. W wersji podstawowej z silnikiem 310 koni. To trochę, ale nawet i bardzo mało, te 310 koni. No, ale mam nadzieję, że damy radę jakoś tym ruszyć. Bum. Wjechaliśmy do garażu. Dobra, odpalamy. Ale to chodzi pięknie. Też chodzi. Ręczny. Coś tą wysoko ma kabinę. Okej. Nie wiem, jak oni to zarobią, ale no niech im będzie, dobra. Tyle. Rynek pracy. Rynek przesyłek. Jesteśmy we Wrocławiu i szukamy tego czegoś teraz. Gdziekolwiek. Do Pragi. Do Dresden. Do Dresden pojedziemy. Myślę, że w przejadę nie zahaczę. Cóż, czasem się udaje, czasem nie. Światła włączymy, bo ja tak światła zapominam. I ruszamy. Oj. Kontrolka powietrza mi się zaświeciła. No. Trudno. Jak coś będzie trzeba użyć na luzie, trzeba podpompować. Ale chyba dobra, wniknęła.
Przyjmiemy to zlecenie i podczepimy naszą naczepę. Te dźwięki teraz są piękne. Po tym patrzą. Jak to i wokół pięknie chodzi. Prawa też. A środek się wyklepie. Nie, znaczy to się inaczej mówi, nie? Lewa wolna, prawą się wyklepie. Taki żarcik. Dobra, no to jedziemy teraz na GPS-a. Będziemy używać jeszcze dopóki nie wyjedziemy z miasta, a potem to już będziemy się po prostu kierować po znakach, aby mi się nie zapaliło pomarańczowe. Znaczy żółte. No, wykrakałem. No to sobie teraz chwilę postoimy tutaj. Nie lubię stać na światło. Znaczy ci idioci jakoś tego mają dużo miejsca. Nie, to w poprzednich wersjach było. Że stać normalnie na pasach, na światłach, a ci idioci nie mogli się zmieścić. A stałem normalnie, tak jak powinno się stać. O! Jo, kary, dawaj! Oj. No, kierunek może. Powiem wam, że to będą ciężkie podróże z takim, z jakimkolwiek ładunkiem, tą ciężarówką. Więc będzie trzeba zarobić trochę kasy, podblokowywać nowe silniki i dopiero odblokujemy jakieś silniki, co montujemy, no i wtedy może już da rady jeździć jakoś z tym, będzie to się rozpędzało. Bo to tylko chodzi o to, żeby to złapało ten prędkość. Gdy było do tej 90, już tam 90 non stop leciało. Bo to się na razie rozpędza jak rower. Albo nie wiem co jeszcze, ale naprawdę bardzo wolno. Oj, bardzo. Znając moje szczęście, zaraz zapali mi się żółte. Gdyby nie retarder, to już by nie wyhamowano. Doszedł. Dostał mandat, a ja nie chcę dostać mandatu, bo mam kredytu 100 tysięcy, a na koncie tylko 14 tysięcy. To wielka bida jest, mówiąc szczerze. 8.20. Oj, zagapiłem się. Nie rozumiem. To zlecenie mam jakieś 8 godzin, a przerwę na odpoczynek 6. A przecież nie miałem swojej ciężarówki jeszcze. Dobra, jak każda gra, każda ma błędy, każda jest głupia. Dobra, to zaraz zerknijmy na dużą mapę. O, ale tutaj na A4 i cały czas na Dresden się kierować. Okej, no to pomykamy. Po drodze są jeszcze światła, czy chyba czy nie ma? Ale chyba już nie, bo to wyskakujemy już wtedy prawie że na autostradę. Wow, patrzcie, to byliśmy do 60. Chociaż to nie robi takiej furory jak niektóre ciężarówki, że jest tylko tak start, już 90.
Chociaż powolutku zaczyna macerać. Chyba nie będzie deszcz padał. Ja nie lubię deszczu. Deszczu się dziadowsko jeździ. Co, jakaś wróżka jestem do cholery. Że przepowiadam, co się dzieje ostatnim czasie. Oj, to jest słaby ten retarder chyba. I gazu, gazu, dawaj, 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 malutka, dawaj, malutki, dawaj. Oj. To będzie koszmar tym jeździć. Dopóki nie kupię jakiegoś silnika do niej. No, raz, raz. Wbijamy się na autostradkę i powinniśmy się teraz rozbujać do naszej wymarzonej prędkości, czyli 90 km na godzinę. Wycieraczki chodzą, światła świecą, deszcz pada, co mnie najbardziej irytuje. Ciekawe, jak to jest zrobione. Czy to bierze ten wieści o pogodzie z sieci i po prostu w tych miejscach, gdzie pada, to włącza deszcz, czy po prostu to jest takie przypadkowe? Właśnie teraz jak patrzę przez okno, to nie deszcz pada, nie? Zbieżność losu? Nie sądzę. Bo już kilka razy mi się tak zdarzyło, że podczas grania w ETS 2 wyszło, zrobiło się coś takiego, jak deszcz pada mi w grze, a jednocześnie na dworze. Albo na odwrót, zaczęło na dworze padać, a zaczęło mi nagle w grze padać. To jest dla mnie dziwne. No ale cóż poradzić. Taka gra, takie życie. Trzeba nie patrzeć, co jest z tyłu, trzeba tylko patrzeć, co jest z przodu i teraz. I się nie przejmować, co kto do nas mówi. Oj, wyjechało mi się leciutko. Dresden prosto. Dobiliśmy do 80. Jest progres. On zwyhamuje, czy się zdoła się rozpędzić. Dobra, na pewno spróbujemy go wyprzedzić. O, redukcja. I rura, babciu. Dobra, mogę już jechać na swój pas. Tak, w którymś odcinku wspominałem, że prawdopodobnie będę nagrywał jeszcze Farming Simulator 2013. To oczywiście będę nagrywał, tylko jeszcze nie wiem kiedy. Muszę się z kolegą dogadać, kiedy by chciał. I wtedy zaczniemy nagrywanie. Także widzieliście pewnie już mój odcinek ze Skytrack Drive Simulator. To będzie tylko kilkuodcinkowy Let's Play. Za to Euro Truck i Farming Simulator będzie już takim większym. Na nawet kilkaset może odcinków. Zobaczymy zresztą, jak nam to pójdzie. O, też już przestaje padać, no to fajnie. Jeszcze 2 godzinki do celu. Dobra, wyłączę to, proszę, mam po co chodzić. No dobra. Widzieliście mi szybkę. O, jak dobrze. Wszystko widać. I po deszczu. I się nawet jakoś
Ten trakt tej drogi trzyma, dobra. Tyś kolego tu zajadę, bo mam miejsce. Spróbuję go wyprzedzić. Zobaczymy, czy dam radę go wsiąść, czy nie. Na luzie, co to jest? Tylko, że on się coś ślimaczy lekko chyba, dobra. 90. No, mam zaledwie 8 dyszek. O, fotoradar. Nie zrobił nam zdjęcia? Tak. Fotoradar ma nam zrobić zdjęcie na 90, jak idziemy 80. Pomyśl człowieku, może trochę. Ten się nam czeje, mi się śpieszy. Nie czas goni. Czyli w tym momencie jesteśmy. Jakby to ująć. W tym miejscu jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Jakby przejść do Reala. W Realu byśmy jechali aż furką na Dresden, to bylibyśmy w Skorzelcu na przejściu dla pieszych. W Skorzelcu dla przejścia, na przejściu dla pieszych, tak. Jak ja coś powiem, to jest już normalnie horror. Na przejściu granicznym miałem na myśli. I też właśnie tam nie tej czwórce, ale to dopiero za jakieś kilka kilometrów za Skorzelcem jest taki tunel. A to tylko jeden. Fajnie by było, jakby też zrobili SS Software, jakby zrobiło także mapę na Słowenię, Chorwację, tak na całą Europę. Jeszcze taki, jeszcze więcej lądówek. To już byłoby coś. Byłoby gdzie jeździć i by się tak nie nudziła okolica cały czas. Po asfaltach i po niczym więcej. Odpuścimy gaz do tamy, może ten coś tu poradzi. Tak, Chorwacja by trochę była fajna, bo to cały czas. A to strada równa jak stół. Tunele. Zarąbiste widoki. Wysokie góry. Wysokie góry i zaraz morze. Naprawdę zarąbiście to wygląda. Jak tu się ślimaczy o pomorze. To powinniśmy już inną ciężarówkę, to powinno nam zająć jakieś 40 minut. Tak na oko. Aha, dobra. Przerwa na odpoczynek 3 godziny. Okej. Dresden, dobra. Tak, cały czas nie czepię się, ale nie zauważę tego. Ale co tam po prostej drodze, nie masz jak na GPS-ie. Przynajmniej na prostej drodze się nie zgubimy. Dresden, Leipzig, Praga, prosto. To tam pamiętam. Środkowym pasem. Z prędkością 80 km na godzinę, że ledwo to się buja, ale to niech będzie, jedziemy. Mam nadzieję, że zaraz w nic nie wjadę. Albo będę jakieś kurki zjeżdżał czy coś. Ale ostra redukcja. Teraz zmienimy pal, żeby resztę nie opakować. Chociaż komuś trochę zajechaliśmy. Trudno. Może w każdej chwili może nas wyprzedzić.
Dresden. Tu jedziemy. Tak? Tak, na tym pierwszym. Ok. Patrzę na mapę, ale to tylko tak. Pytam ok, czy tam jeszcze nie idą jakieś różne miejscowości, przez które będę przejeżdżał. I żeby jakoś to ominąć, czy coś. Ale tu jest jeszcze na pierwszym zjeździe i jedynie w mieście włączę GPS-a, żeby trafić na spedycję. No, powolutku i wusiu, powolutku. Powolutku, 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 dobra. Ogień. Ogień, jedziemy. Oj, ciężko będzie tym podróżować. Oj, bardzo ciężko. Cię, nie ma czego, ja chciałem zobaczyć lusterko. Jedzie tam jakaś pipa. Tą pipę wskakujemy. Która poszła jak przecinak przez masło. No cóż, takie są uroki kupowania ciężarówek. Kiedy się nadarzy okazja z takim słabym silnikiem, noż trudno. Co ja robicie? Ty przede mną, ty się pugnij. No. Albo zjedź właśnie mistrzowi. A nie jeździsz od na prawy na lewy pas. Ups. To ci była 50. Oj. No. No to zobaczyliście, jak to dostaje. Pierwszy albo kolejny mandat. Dobra. Włączymy sobie GPS-a i trzeba byłoby się teraz wciążyć na ten prawy pas, bo musimy jechać w prawo. Ps. No. Chyba tam zapakowaliśmy. Nie, to jadę sobie spokojnie. 257 km będzie. Będę teraz jak na początku mówić ciężarów, bo chociaż lekki koszmar dla mnie, ale trudno. Przyzwyczajony jestem do większej mocy. Ale spokojnie osiągniemy ten cel. Masz wolny, idioto, jest, nie wyhamowuj mnie. Jedyne, co mi się podoba, to ten start. Dość głośny i dynamiczny. Dobra, tak średnio dynamiczny. Albo powolno dynamiczny. Ale fajnie się rozpędza. Później już gorzej idzie. Słyszę, że babcia wstała. Jeśli się zaraz wytrze do mnie, to chyba ją uduszę. To już to. O. To sobie tak ładnie. Tak ładnie wskoczymy. Teraz cofnę. Oj, coś mi to cofanie nie wyszło. Jak jest kliszek, stoję. To ma się naprostować. I teraz cofamy. No. A więc w tym odcinku byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam i zapraszam do oglądania moich kolejnych odcinków. Cześć!